Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu. Podkreślam jakby obecność dwóch instytucji z tego tytułu, że mamy jakby świadomość, że ten program, który został przygotowany na ferie zimowe, został przygotowany przy udziale właśnie dwóch miejskich instytucji, które no, mają duży wpływ na to, jak realizowany jest ten obszar sportu w mieście w Opolu. Myślę sobie, że o takich szczegółowych naszych pomysłach to już w kolejności będzie mówił pan dyrektor, pan Roman Firlus, którego witam bardzo serdecznie, i Maja Kozłowska, kierownik działu organizacji imprez w Mosirze. Ja może tylko i wyłącznie tak ogólnie, drodzy Państwo, chciałbym podkreślić, że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony i chciałbym bardzo podziękować za potężną pracę, która została włożona w przygotowanie tego programu ferii zimowych, białej zimy. Dotychczas mniej więcej to wyglądało na tej zasadzie, że prowadziliśmy działalność tak troszeczkę równolegle, nie zazębiając się. MOS przygotowywał swój program, my przygotowywaliśmy swój program i potem się okazywało, że w wielu obszarach gdzieś tam się spotykamy. W tym roku spotkaliśmy się zdecydowanie wcześniej, powiedzieliśmy jakie mamy możliwości i jakie są potrzeby mieszkańców Opola, bo każdy oczywiście robi swoje rozpoznanie, i przygotowaliśmy program, który składa się z aż 130 atrakcji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oczywiście dysponuje obiektami, które będą dostępne dla mieszkańców Opola i nie tylko. MOS oczywiście dysponuje swoim doświadczeniem, swoim zapleczem fantastycznych pracowników i także obiektami, i również powie o tych atrakcjach, które przygotowaliśmy na czas trwania ferii zimowych. Mam jakby takie poczucie, że ta oferta jest ofertą kompleksową i co najważniejsze, ona się uzupełnia. O tej kompleksowości to myślę, że już nasi goście, czyli pan dyrektor, pan Roman Firlus i Maja Kozłowska, kierownik działu marketingu organizacji impreza. Zatem z wielką przyjemnością i przekazuję głos i mikrofony. Witam Państwa serdecznie. Witam dyrektora Mosiru Przemysława Zycha, witam Panią Mają Kozłowską. Proszę Państwa, tak jak zostało wcześniej zaznaczone, wspólnie przygotowaliśmy zestaw pełen atrakcji na te ferie. Przez 2 tygodnie my ze swojej strony, dzięki współpracy z dyrektorami szkół i placówkami oświatowymi miasta Opola, wraz z propozycją ze strony Mosiru i klubów sportowych, byliśmy w stanie na całe 2 tygodnie zapewnić dzieciom w godzinach od 9 do 14 pełen zestaw atrakcji w 5 placówkach w każdym tygodniu w mieście Opolu. Rozmawiamy tutaj przede wszystkim o naszym obiekcie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ulicy Katowickiej, o PSP 20, PSP 10, PSP 24, PSP 31, czyli w dzielnicy Czarnowąsy. W drugim tygodniu to jest również są zajęcia w MOS-ie, w PSP 15, ze szkole szkolno-przedszkolnym numer 2 PSP 16, PSP 30, czyli aktualne PG 8, wiadomo po reformie, i PSP 32, czyli w Sławicach. W każdym z tych obiektów w godzinach między 9 a 14 będą nasi nauczyciele, a między 11.30 a 12.30 mamy zapewnione atrakcje klubów sportowych z miasta Opola w ramach zarówno promocji, jak i urozmaicenia tychże zajęć dla naszych dzieci. Daje to przede wszystkim możliwość tego, że dzieci z danych dzielnic będą mogły w tych zajęciach uczestniczyć. Oprócz tego szerokiego zakresu atrakcji przygotowaliśmy również 2 półkolonie w każdym tygodniu, które będą organizowane w PSP 2 i w PSP 1 dla dzieci z klas 1-6, dla chętnych oczywiście rodziców, za odpłatnością 250 zł. A oprócz tego, wiadomo, współpracujemy z Mosirem we wszystkich pozostałych atrakcjach. Mam nadzieję, że ta nowa formuła organizacji ferii dla dzieci się sprawdzi, bo już mamy informacje z różnych szkół, że zainteresowanie dzieci jest spore. Pozwoli nam to zarówno zapewnić im opiekę w okresie tych 2 tygodni, kiedy mają wolno od szkoły, jak i również pozwoli wypromować przede wszystkim kluby sportowe miasta Opola. Tak jak zaznaczyłem, dzieje się tylko i możliwe dzięki współpracy tych wszystkich instytucji, czyli MOSIR, MOS i kluby miasta Opola. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję uprzejmie. Oddaję głos pani Maji Kozłowskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich w nowym roku.
Chciałabym też złożyć życzenia w imieniu całego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, żeby ten rok był cudowny dla nas wszystkich. Chciałam powiedzieć o atrakcjach, które zostały przygotowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na naszych obiektach. Ponieważ jak co roku staramy się, żeby wszystkie obiekty, które są pod naszym nadzorem, były w tą białą zimę zaangażowane. Więc jeżeli ktoś chce pojeździć na łyżwach, oczywiście znajdzie dla siebie coś i na lodowisku Toropol ślizgawki ogólnodostępne pod okiem naszych ice marszali, ale również ice marszale pojawią się na lodowisku na Stawie Zamkowym, więc tutaj będzie można bezpiecznie pojeździć, ale również też popytać ice marszali o podstawy jazdy na łyżwach. Dla osób, które pływają albo chcą się nauczyć bardziej pływać, mamy kursy pływania pod okiem naszych ratowników. Również w ferie została zaangażowana wieża piastowska, gdzie dwa razy w tygodniu we wtorki będzie można podejść na artystyczne warsztaty, zobaczyć jak to wszystko wygląda, można zobaczyć jak wygląda też wieża piastowska, a w czwartki czytanie bajek przez znanych Opolan. To jest rzecz, która do tej pory pojawiała się w Mosirze tylko raz w roku, ale ze względu na duże zainteresowanie stwierdziliśmy, że zapraszamy znanych Opolan jeszcze na ferie. Dodatkowo w czwartki mamy zajęcia współprowadzone przez Klub Jeździecki Ostroga. Zapraszamy do Bierkowic, gdzie można zobaczyć jak wygląda zajmowanie się koniem i też dzieci będą mogły troszeczkę na tych koniach pojeździć. To było też w zeszłym roku, więc myślę, że dodatkowa atrakcja. Dodatkowo na stadionie lekkoatletycznym mamy przygotowane zajęcia w ramach lekkoatletyki dla każdego. I jeżeli pogoda na to pozwoli, mamy nadzieję, trzymamy kciuki, żeby biała zima była białą zimą. Na sobotę 20 stycznia zaplanowaliśmy zjazd na Jabłuszku z Górki Śmierci, ale to oczywiście, jeżeli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Nowością w tym roku związaną z, znaczy nowością, to jest reaktywacja turnieju dzikich drużyn. W związku z oddaniem hali widowiskowo-sportowej w drugim tygodniu ferii będzie przeprowadzany turniej na hali widowiskowo-sportowej. Zapraszamy serdecznie, zapisy już powoli się zaczynają. Wszystkie informacje dotyczące atrakcji na zorganizowanych przez MOS i MOSiR są dostępne na naszych stronach internetowych, na naszych portalach społecznościowych i na naszym plakacie, który tutaj Państwo widzą po mojej prawej stronie.